się pana zapytać, jak pan radzi sobie z gorączkami, które teraz nastały? Polewam się wodą, dużo piję wody mineralnej, w cieniu przede wszystkim siedzę. Staram się unikać w godzinach od 11 do 14 przebywania na słońcu. Robię sobie herbatę miętową, herbatę z lipy. Wydzielanie się dwutlenku węgla i tych wszystkich innych związków chemicznych na pewno powoduje, że jesteśmy lekko osłabieni. Dobrze. Ostatnio w telewizji bardzo dużo słyszałam na temat dziury ozonowej i nasilających się szkodliwego działania ozonu na życie i zdrowie ludzkie. I nawet są komunikaty, by w największą gorączkę nie wychodzić z domu. W lasach bardzo dużo żmij grasuje. Nie wiadomo, czy aby się coś ugryzło, strach wejść. A jak pan zabezpiecza się przed takimi upałami? Smaruję się i nie wychodzę z domu. W chłodzie i w klimatyzacji, no to można sobie trzymać. Samopoczucie jest beznadziejne. Nie znoszę źle upałów, ale zbyt wysoka temperatura na nikogo nie działa dobrze. Z tego, co słyszałem z telewizji, to mają przyjść jakieś konkretne burze. Jest strach, no jest strach. No. Jak przyjdzie gradobicie, no to mamy uprawy wszystkie zniszczone. Mamy ogródki i tak dalej, no wszystko nam zniszczy, nie? No. Lepiej jak było w zeszłym roku. W zeszłym roku było elegancko, nie? Było i ciepło, i było zimno, i było ok. No. A teraz te skoki temperatur działają mało na moje dzieci, to działają tak samo na mnie, nie? Mam klimatyzację i na okrągło chodzi. Ja się nie chronię, ja chronię moje dzieci.